Pero mi mesa de trono. Wiele lat temu odbyłem podróż z Maharadżą z Indii na Wyspę Czasu, chcąc poznać jej sekrety. Odkryliśmy tylko opuszczone, zrujnowane miejsce. Korytarze były puste, a strażnicy obrócili się w piasek. Dziwne opowieści ucieńczały ściany, mówiąc o cesarzowej, cesarzowej czasu. Ale nie było śladu tego enigmatycznego stwora. Wróciliśmy do Indii z wielkim skarbem, z laską, ze sztyletem, z pustą klepsydrą, ozdobioną klejnotami i z księgami. Cóż za sekrety zawierały? Już wtedy byłem starszym człowiekiem i wiedziałem, że mój czas wkrótce się skończy. Księgi pokazały mi, że wieczne życie pozostaje w moim zasięgu, ale wymagało to esencji samej cesarzowej, potęgi piasku. Ale ciebie nie było też piasku. Pijany czy co? Oczywiście wejść się nie da. Co ty robisz? I co dalej? Aha. No chodź. Sala tronowa, to musi być tron. Thank you.
Książę lekkomyślnie wyciągnął broń i ruszył naprzód, chcąc mnie uratować. Zupełnie jakby niczego się nie nauczył ze swoich wcześniejszych przygód. A może po prostu o nich zapomniał, zaślepiony, ogłuszony strachem i wściekłością. To właśnie tak się stało. Kailina. W ten sposób zginęłam. Zginęła? Co i baranie? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Wezyr? Wezyr? A, więc to ty jesteś księciem Persji. Powróciłeś do swego domu. Trochę za późno. Chyba mam tu coś, co należy do ciebie. Kailina! O, przerobiła się na piaski. Wszystko skażone. Obietnica potęgi wypełniła się! Będę nieśmiertelny! Zombie. Wszystko leci. Ojcze, wybacz mi to, co uczyniłem. Gdziekolwiek jesteś. Rekar. Ojej. Moc do wnięcia tasu. I można zapisać? Nie można. To będzie się rozpadł. O! To też? I co teraz? A, tutaj. A, erdziała. Koniec! Czy mam kontynuować? Dobrze, tak, to świetne miejsce. Jak nie żyjesz już. Następnym razem. Chcesz usłyszeć więcej?